Trenerze, w ostatnim sparingu przed ligą wygrywamy z Stalą Brzeg 3-0. Proszę o opinię o tym spotkaniu. Znaczy opinię o tym spotkaniu, to wydaje mi się, że więcej by było narzekań i takiej refleksji, że było słabo. Także lepiej na gorąco teraz go nie oceniać. Natomiast trzeba coś podsumować, bo to jest zamknięte i faktem jest, że dziewiąty sparing to zawsze jest gra kontrolna i zawsze nigdy to nie będzie to, co mecz mistrzowski. Te sparingi w pewnym momencie mają bardzo fajną wartość, a w niektórych są już trudne. Ostatni sparing przed ligą też jest dla piłkarzy z powodu normalnego, czystego, psychicznego. Trudny, bo każdy by chciał być zdrowy na ligę i każdy już na tą ligę czeka. Także bardzo się cieszę, żeśmy zakończyli te gry kontrolne, bo ten okres niestety w naszej lidze, w tych niższych ligach jest długi. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, że monotonny. A weryfikacja przychodzi w lidze i cieszymy się, że już ta adrenalina meczowa, taka prawdziwa, mistrzowska będzie, bo tak jak powiedziałem, dzisiejszy ten sparing był senny, tam parę razy prawie wpadłem do zaspy. Jak będzie wyglądał ten tydzień prowadzący do pierwszego meczu ligowego? No postaramy się dopiąć cały okres przygotowawczy i ten mikrocykl, który ma na celu przygotowanie nas do meczu mistrzowskiego w taki sposób najlepszy, jak tylko z możliwych, to taki będzie. Zaplanowana praca, która ma nas poprowadzić do dobrej dyspozycji w pierwszym meczu.